ksiądz dyrektor prosił cię, abyś nadał jakiś materiał o Bożym Narodzeniu. Aha. Na przykład, tak? Co wniósł Jezus, rodząc się 20 wieków temu w Betlejem? Aha. No dobrze, dobrze. To ja biorę sprzęt i idę nagrywać. Tymczasem z Bogiem. Temu w małym miasteczku judzkim Betlejem narodził się Jezus, Bóg człowiek. Ustanowił on podstawowym prawem w swoim królestwie miłość do Boga i do bliźnich i polecił ją wypełniać swoim wyznawcom. My oczywiście uważamy się za wyznawców Chrystusa, ale patrząc na współczesny świat, trzeba nam zastanowić się, co my dzisiaj zrobiliśmy z Jezusowym przykazaniem miłości. Oto zapytam moich rozmówców. Przepraszam, proszę pana, czy ludzie pamiętają jeszcze o tym, że Jezus, rodząc się 2000 lat temu w Betlejem, przyniósł nam na świat miłość i polecił spełniać swoim wyznawcom? Panie, daj pan spokój, nie mam czasu. Śpieszę się do supermarketu zakupić prezenty na święta, a tam pewnie wielka kolejka. Przepraszam pana bardzo. Proszę pana, przepraszam bardzo. Czy nie uważa pan, że miłość, którą nam przyniósł Jezus, nie jest najważniejsza w życiu? Proszę pana, jaka miłość, jaka miłość. Jak ja mam tyle ważnych spraw, muszę nanieść poprawki w sprawie, którą mi zlecono. Bardzo przepraszam, nie mogę za to. Proszę pani, jak pani uważa, że miłość nie jest rzeczą najważniejsza, to miłość, którą nam Jezus przyniósł. Niech pani da mi spokój. Jestem bardzo zajęta z klientem. Jeżeli tę sprawę zadbam, ogromne korzyści mi upadną. Proszę pani, no ale miłość, ta miłość, którą Jezus nam daje, nie jest ważna w życiu. Miłość jest ważna, ale sprawy biznesu, wie pani, te są ważne, a może nawet ważniejsze. Do widzenia. Przepraszam, proszę pana, czy dzisiaj już nikt nie pamięta o tym, że Jezus nam przyniósł miłość, rodząc się w Betlejem? Miłość, ale pan mówisz. Dzisiaj najważniejsza władza, pieniądze. To się tylko liczy. No tak, ale przecież bez miłości nie można żyć. Miłość jest ważna. Miłość była kiedyś, dużo lat temu. Ale żyjesz w innym świecie. Przepraszam. No, proszę pana, proszę, przepraszam. Czy miłość nie jest najważniejsza w życiu? Proszę. Miłość. To Pan Jezus nam daje. Niech pan spływa, bo potraktuję pana z buta. Sami państwo słyszeli. W dzisiejszym świecie współczesny człowiek nie szuka Boga. Współczesny człowiek nie potrzebuje miłości. Albo wydaje mu się, że nie potrzebuje. Współczesny człowiek szuka przede wszystkim własnych interesów, siebie, władzy, pieniędzy i przyjemności za wszelką cenę. W przeddzień świąt Bożego Narodzenia, w przeddzień objawienia się miłości Boga do człowieka, zastanówmy się i odpowiedzmy sobie, dokąd taki świat zmierza. Dla Radia Maryja, Tadeusz Borowik. Ci ludzie się zupełnie pogubili. Ci ludzie zupełnie zatracili sens Bożego Narodzenia. Słuchaj, dla nich liczy się tylko kariera, miłość, kariera, pieniądze, sława. Dla nich święta, słuchaj, to jest czas odpoczynku, oni chcą się wyspać, najeść, obejrzeć telewizję, ewentualnie kilka prezentów na oczepne kupić komuś. Słuchaj, to są dla nich święta. Dobrze, przejrzyj ten materiał.
zaoferować przy jakiejś dobrej muzyce, bo po prostu ręce opadają. Szczęść Boże, do zobaczenia. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Następny, proszę. Pokój tobie. Pokój. Jak masz na imię? Szymon. W jakim mieście żyjesz? W Jerozolimie. Zawód? Pasterz. Dziękuję. Możesz odejść. Pokój wam. Pokój. Przyjechałam z Polski. Marzę o tym, aby napisać poemat o Bożym Narodzeniu. Bo jak mi się wydaje, nikt nie dotknął do serca tej sprawy. A ja w tym małym miasteczku na uboczu pragnę opisać tajemnicę narodzin Zbawiciela, aby wszyscy go mogli lepiej poznać, zrozumieć. Jadąc tutaj, już napisałam kilka stron. Chciałbym wam posłuchać. W Betlejem, małej stajence, nocą, gdy spał świat cały, Najświętszej Maryi Pannie narodził się Jezus Mały. W Betlejem, małej stajence, na miękkim leżąc wianeczku, wyciągnął do wszystkich ręce Jezus w małym żółbeczku. Tak, i co dalej? Dalej. Dalej opiszę, ale najpierw muszę dotrzeć do tego miejsca, gdzie Bóg objawi światu tę radosną nowinę. Muszę dotknąć tego miejsca. Pośpieszcie się, ja nie mam czasu tutaj stać. Zbliża się koniec dnia, a ja muszę zrobić zakupy, albo muszę wrócić do domu, a po drodze muszę zrobić zakupy. Proszę mi nie przeszkadzać. Muszę znaleźć te akta, wiele poprawek, wpisać nowych obywateli. Czy to moja wina, że taką sprawę mi zlecono? Tak, tak. Jak przyjdzie Mesjasz, on wszystko przemieni. On przyniesie świat. On przyniesie miłość na świat. Yeah.
pisał w gospodzie. Chociaż oni nie wyglądają na roli, których stać na miejsce w gospodzie. Nie widzą. Pokój z wami. Imię? Józef z Nazaretu. Wiek? 26 lat. Miejsce zamieszkania? Nazaret, pani. Zawód? Cieśla. Jak ma na imię twoja żona? Maryja z Nazaretu. Dziękuję. Możecie odejść. My ci dziękujemy, dobry człowieku. Dzień już się skończył. Koniec na dziś. O Józefie, coś szukał gospody, gdzie Pan narodzić się miał. Tyś wstaje zemkę, skąd powstał na kołdy, gdzie niebiański zakwitnął nam kwiat. Pokój z tobą, dobry człowiecze. Czy nie znalazłoby się miejsca dla mojej małżonki? Ona spodziewa się dziecka. Może to nastąpić teraz, tej nocy. Proszę, spójrzcie na nas z miłością. Miłość ważna jest. Interes też jest ważny, a może nawet ważniejszy. Zobaczcie, mam tu gospodę pełną gości, a wy wyglądacie na ubogich. Mógłbym stracić przez to moich klientów i mnóstwo denarów. Poczekajcie. Mam taką lichą stajnię, która każę gościć podróżnych. W Betlejem, w żadnej gospodzie dzisiaj nie znajdziecie miejsca. To dobrze. Myślę, jeżeli chcecie, możecie przenocować tutaj. Będzie wam cieplej niż na dworze. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, aby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była żemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla niej miejsca w gospodzie.
tej samej okolicy przebywali pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, największym prawem i nakazem.
Ale dowcip, wy nazywacie się mędrcami, a takie głupoty opowiadacie. Tylko władza, pieniądze, złoto się liczy, miłość. Królu, władza i złoto bez miłości są niczym. Tylko miłość może nadać im sens. Wtedy władza będzie służbą, a miłość środkiem do czynienia innym dobra. Królu, jeżeli ty tylko powiesz, zaraz wyszczerbimy na ich mieczy. Spokojnie. Ty, królu, nie masz w sobie miłości. Masz zazdrość i nienawiść. Nienawiść! Nienawiść powiadasz! Idźcie dalej, zacni mędrcy, a jak znajdziecie tego króla miłości, dajcie znać, abym ja mógł trochę z niej zaczerpnąć. Co planujesz, królu? Mam pomysł. Niech tylko wrócą, a będziecie mogli wyszczerbić wasze miecze. Pójdźmy wszyscy do Sakienki, do Jezusa i dla Niemki powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Jest teraz w moich ramionach. Czy to ciebie
nigdy nie zadziwiło? Wiara. Tak, tu jest miejsce na wiarę. Tylko oczyma wiary możesz odkryć sens tego wydarzenia, że Bóg stał się człowiekiem po to, aby każdy człowiek w nim mógł się stać taki jak on. Każdy. Nie ma przeznaczonych i odrzuconych. Każdy jest wybrany. Każdy jest przeznaczony. Ty też. Przed Maryją stając słowem, niosąc Panu dary. Przed Jezusem biją czołem, składają ofiary. Przykro szczęśliwi królowie, tuż wam nie
Chodźmy, pana, do gospody. Pójdziemy po lekarza. Może potrzeba pomóc człowiekowi w potrzebie. Dziękuję. Dziękuję, panowie. Panowie uratowali we mnie nadzieję. Jednak jest na świecie miłość. I oby jej było jak najwięcej. Codziennie jesteśmy świadkami Bożego Narodzenia. Codziennie to samo dziecię Jezus rodzi się na ołtarzu. Przychodzi do nas i wyciąga ręce. Nie pozwólmy mu czekać.